Nie utrudniajmy sobie, bo życie nie bańka. Ale słuchaj, ona jest maherowa, ona wierzy w tego papieża. Słuchaj, ja się musiałam za siebie kończę, rozumiesz? No. I teraz tak. Masz, będzie to będzie. Proszę pani, ja się opiekuję, nieważne jak ona się nazywa. No i czego, że co? Ona się nie odezwie. Ale poczekaj. Ale powiedz mi co. Ona jest niemieckim tłumaczem. No i dobrze, co ja mam powiedzieć, że co? Żeby klucz przyniosła? No. Tak, czy pani chce dać klucz tutaj takiemu, bo... To nikt nie utrudnia, bo ja się nie. Ja się nim opiekuję. On pani będzie kwiatki podlewał, tam u zaryki jest, ale pani chce dać. Ale proszę, nie chcę. Odzywa się pan. No nie odzywa się. No. Ja muszę odpocząć, bo ja padnę. Ja zaraz przeświadczam, jeżeli nie zapyta. Poczekaj 5 minut, bo ja jestem po emocjach. Nie pięć. No. Jak będzie wyłączenie, nie to się. No dobrze, no jak będzie połączenie. Czyli baba ma klucz przyjęta. No ona się wyłączy. Ona poza tym jak do Zaleskiego rozmawiała, to ona mówi, mówi i się wyłącza. No to co i zrobić nic. Ale co za babsztyl moherowy. Ona wierzy w papieża i ona sobie nie wyobraża, że ona z Rydzykiem się fotografuje, krzyże nosi, że taki los go spotkał. Jaki? A przepraszam, jaki? No jak to jaki los? 12 lat więzienia. Ile? No to przepraszam na własne życzenie, tylko i wyłącznie. Może 8, to też bardzo dużo. No, jak ci powiedziałam, na początek go spelują. Zobaczymy, jak długo wytrzyma. Ale. Okropne. I ona, że on niech przyjedzie do tej prawowni i Ronda Wilsona, ona siedzi w restauracji. Są pojęcia, nie ma gdzie to jest. I on jest taki tego kolega tego Zaleskiego, teraz nie wiadomo, czy ten Zaleski chciał, żeby ten u niego w domu mieszkał, może kwiatki. Cholera wie, tam mogą mi obserwować. To tam są krzyże, to są obrazy, pełno jakichś może kwiatków, jakiś. On bardzo chętnie, ale on tak mówi, może to jeszcze jakiś laptop jest, może... Ja a, mówię, a proszę, proszę. Ja mówię, słuchaj, kurczaczko, zupy to się nie zabrać. Nie, jego, nie wolno. Ja zaraz tu przyjdę, powiem, nie wolno. Będzie dzwoniła i zaraz... Przed faktem dokonanym. Przecież jeszcze on kradzież go oskarżał. Ale wiesz o co chodzi? To może być jeszcze tak, że jak on jest posądzony, to czy ten może mu jakichś chłopaczków nie narajał? Może być też tak, bo wszystko to... jest możliwe. Wszystko jest jak możliwe, jest... a głupia baba będzie sądziła. Bez krytyki. A on dzisiaj wszystko powiedział mi, to on nie wie, bo oni u niego w domu pokradli różne rzeczy, jakieś małe dzieci. Puszcza różnych, no to puszcza. To pokradli. No to ma. No to czego się spodziewał? Jak ktoś weźmie, a potem na siebie. No właśnie, żeby nie było, że nie na niego. Nie, no ogólnie to było dobrze, ale jak te dzieci w domu były, no to jest tak. No. I teraz wiesz, żeby bo on tak on się smutny jest teraz ten kurczaczek. Ja go wzięłam do buwu. Ja powiedziałam, że będziemy dzwoniły. Na ulicy. Słuchaj, no. Na ulicy go zgarną za cichy put. No. Nie, on jest głośny. Idzie jakaś wariatka do siebie gada, a ona mówi, a do kogo pani to mówi? Ja mówię, nie zaczepiaj ludzi, bo mało nie kopłam. Nie zaczepiaj, bo ona szła dłuższy czas i tutaj nadawała. A bo ona poszła do kogoś w domu, tutaj mąż z żoną się pokłócił, to znaczy, że ona już tam nie ma zamiaru przyjść, bo jak oni się kłócą, coś źle robią. No wiesz, no to tacy ludzie, co są samotni, to siebie gadają, to no gada, idzie po ulicy głośno i tu wiesz, ma kontakt. Ja widzę Olkę 2 godziny dziennie, to ja do kota gadam, do. Przynajmniej mi zamrócę, do. Ja mówię, Zosiu, przyjdź tu, Saska 42, jak masz te klucze, ty tego Zaleskiego, to jest twój syn, no to niech ten facet, jego przyjaciel, da ci te klucze, ty przywieź, a ja tu dam kurczaczkowi, on jest bardzo opiekuńczy, kwiaty będzie podlewał. I bardzo zadzwoń dobrze. Zadzwoń do mnie, bo cię miałam jazdę bez trzymanki, swoje serce mi zatyka, zadzwoń. Nie odzywaj się. No. No wiesz, nosi nie bardzo, bo gdzieś. No. Nie gdzieś, tylko ona po prostu ma pójść.
też chciała. Ona ma trzy domy, ja ci coś powiem, z nią wejść w układ, to wcale nie jest źle. No, a ona właśnie od czego, że tak powiem? Tu jej matka na Saskiej gdzieś zmarła. Ona ma dom, jakbyś chciała kupić, to przecież jest możliwość. Ja już teraz mówię tak na wyrost, ale wiesz, zainteresować się można by. No. Do Bartka, jak chcę, to tu jest połączenie. Słuchaj, ja już dzisiaj to już nic nie chcę, bo ja, słuchaj, tak się zdenerwowałam, że aż my tutaj... Ale mówisz oddzwoń. Boże. Mówisz do Krzysia. Ja do Krzysia mówię. No. Bartek zaraz, a co, a jak, a psa, jeszcze jeden nie wyszła przez telefon. Nie, nie chcę. No. Używam, no serce mi boli, no. No, co to nie stało? No, pobudzili ci, że był, wiesz, uczciwa osoba. Ja tą kosmetyczkę, wiesz, no, odzwoniła na Epi numer, bo Epi był no, ostatni w moim telefonie, no. Mhm. No. Wiesz, no, jeszcze widać, tacy ludzie są, no. Mhm. No różni są. No, wiesz, ktoś telefon gówno wart, wiesz, mógł rzucić w ogóle do kosza na śmieci. Mhm. Wiesz, no. Ale 3 godziny dziennie tu w Warszawie, mówi w radiu Maryja, bo kontakt z telefonem, 3 godziny dziennie. A w ogóle rozmawiałam z panem ministrem Adamczykiem, Andrzejem. Prosił mnie, żebym sprawę po prostu opisała, że mi pomoże. Jakoś tak właśnie na linii antenowej. Zrobiłam to, uczyniłam. No oczywiście dostałam taką informację, o której ja doskonale o tym wiedziałam, co mogę zrobić, a czego nie mogę, co mi się należało, co nie. To były książeczki założone w 80 roku, 3 z pełnym wkładem dla swoich małych, maleńkich dzieci. Część się urodził w 80 roku. Z pełnym wkładem. I teraz, panie ministrze, popieram tego pana Andrzeja i w najbliższym czasie jakoś skontaktuję się, bo ja na przykład chciałabym uzyskać taką informację wtedy, jak napisałam do pana Andrzeja Adamczyka, bo czytałam w naszym filmiku, że sprawa została skierowana do Trybunału. Ale dobrze, już wszystko jest w porządku. No, kiedy? Nie wiem. No ja nie zauważyłam. No co gówno, prawda, skoro dzwoni, no to znaczy, że ma. A teraz się dowiaduję, że Trybunał mi, że wszystko zostało tak jakby już wycofane, zamknięte. No dobra, powiedz mi coś tak, zostaliśmy bardzo, ja jestem do tej chwili, no mam zginął w 79 roku i do tej chwili jestem z tobą, troje dzieci, jestem okradziona dosłownie. Dziecko nie chce gniazdować u mnie w domu, chociaż może muszę znalazł mu się te warunki, ale nie chce. Po prostu jest na poniewierce. To najmłodsze, które się urodziło, które nie widziało ojca, bo mąż zginął w wypadku samochodowym. No toż to wylądowuje, no. Mam, nie wiem, no chciałabym, żeby pan minister tą sprawę naprawdę wziął i co ja? Ma pełny skład, czekam, to jest 36 lat. Leżę na dupie, no. I nie wiem, no nawet mi w tym piśmie mam to pismo, czekam. Ja rozumiem sytuację, wiem jak jest. Cały, jak jestem, mam w tej chwili 66 lat, ja
czas jestem z PiS-em, cały czas byłam, jestem, będę, pomimo czy ja dostanę, czy nie dostanę. Czy ja do końca swojego życia, kiedy ja odejdę, czy ja zdążę cokolwiek, chociaż odrobinę, żeby to dziecko miało gdzie mieszkać. To najmłodsze, naprawdę. Postaram się, proszę, ja jestem z Kielc, Janina Wojtala, proszę sprawdzić, czy jaką dostałam odpowiedź od pana, nie Adamczyka, bo to mi odpowiadał jakiś dyrektor departamentu właśnie. Także chciałabym, żeby się pan właśnie tą sprawą moją zająć, bo ja tego, póki jeszcze żyję, jeszcze jak mi pan Bóg pozwoli, po prostu będę się o to upominała. Bo dzieci biorą te książeczki i mówią, mamo, pokaż nam. No to tyle maleńkie. One nic nie wiedzą. One nic nie wiedzą. I po prostu ja im tłumaczę, mówię, ja w swojej oszczędności żyłam w mojej pensji, a dzieci, renta rodzinna, która była bardzo niska, wpłacałam na te trzy książeczki jeszcze. Jeszcze dopłacałam do tego pełnego wkładu. To był 80 rok, trzy książeczki po 21 tysięcy złotych założone do tej pory. Do tej pory po prostu czekam. Czekam. Proszę Boga i myślę, że się doczekam, za czym odejdę z tego świata. Także dziękuję bardzo i czekam właśnie na jakąś odpowiedź. Chciałabym, żeby coś usłyszeć, co pan minister w tej chwili może odpowiedzieć, czy pomóc. Pani Janino, dziękuję bardzo, pozdrawiamy serdecznie. Tak, no w tej chwili to nic nie jestem w stanie pomóc, tak? No rzeczywiście mogę wrócić do tej sprawy w ministerstwie, tak? Jakbym tutaj nie zapisałem sobie nazwiska. Pani Janina z Kielc, tam no, chyba to tam będzie chyba takich spraw z Kielc nie ma dużo. Dulińska, tak? Jakoś chyba tak, pani Janina Dulińska. No to już sprawdzę. Tak, no teraz no. Ja pana ministra. Teraz widzę, dla Mocherowych ciężko, Mocherowe słabe są, bo teraz modlić się nie ma jak, bo teraz piłka nożna, a teraz to wiesz, tak ja to muszę. Pan Kazimierz, teraz piłka nożna, stare baby nie mogą za tą piłką nadążyć, mdleją. Wskazany przez premiera rządu. Czyli byłyby jakieś takie sprawy, które wymagałyby też interwencji prawnych, tak? Zmiana ustawy, tak? To ewentualnie to może być dobry sygnał, tak? Natomiast tutaj no, to jest kwestia tylko i wyłącznie Trybunału Konstytucyjnego, tak? My tego prawnie nie możemy uregulować w żaden sposób. Trybunał musi orzec, czy te waloryzacje powinny, moim zdaniem oczywiście powinny być, tak? Bo to przecież był zakaz waloryzacji wkładów mieszkaniowych i to narusza przynajmniej kilka artykułów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. No tylko patrzmy, jak ważny jest ten Trybunał z drugiej strony, prawda? Z jednej strony. Tak, no tyle mądry Trybunał się dzieje, ale oczywiście bo wyraz na te sprawy, to się kopie teraz, tak. Prawda, jak z rządem, można powiedzieć, czy no nie z rządem, z Sejmem, z parlamentem. No bo tak mamy, to trzeba ustawy przegłosowywać, przeglądać, to jest zadanie, a nie właśnie skarżyć się teraz w Europie, prawda, i jest związanych spraw, które leżą, czekają na Trybunał, żeby Trybunał orzekał, tak, Trybunał najlepiej orzeka, jak zabiera 150 miliardów z OFE, tak, to wtedy wszystko jest zgodne z prawem, jak w inny sposób się okrada Polaków, to Trybunał albo nie orzeka w ogóle na ten temat, albo stwierdza też, że to jest zgodne z prawem. Jest telefon kolejny, bardzo prosimy, Radio Maria. Szczęść Boże. Województwo Podlaskie. Panie Piotrze, bardzo prosimy. Witam serdecznie pana ministra i ojca prowadzącego. Ja chciałem się zapytać, czy jest szansa, żeby w Polsce było takie prawo, żeby wynajmujący nie bał się wynajmować mieszkania? I tak jak słyszeliśmy, tam jakaś pani będzie 3 lata chroniona. Inny tam, no powiedzmy, są takie przypadki, że właściciele mieszkań wyrywają instalacje, inne rzeczy robią. No a może jakby na przykład właściciel miał prawo większe do swojego mieszkania, to tych wynajmujących... Także biedna Polska prowadziona będzie tu Arabów przyjmowała, jak tu ludzie nie mają problemy sami ze sobą, babka. Wynajętym mieszka i 3 lata chroniona. Ona na wolnym rynku. A jak facet jedzie, to niech sobie jedzie, no to jak jedzie. I dziękuję bardzo za głos. Dziękuję panie Piotrze. No, to jest właśnie, jak
tak powiem, no od wiedzy może nie, ale tak dylemat, jak pogodzić tutaj interesy dwóch stron, tak? Z jednej strony jest właściciel, który ma no, własne interesy i własne prawa, tak? I z drugiej strony najemca, który też chce mieć zagwarantowane prawa. No, na dzisiaj jest tak, że jest ustawa o ochronie lokatorów, która no, według wielu ekspertów i prawników jest zbyt restrykcyjna, czyli daje za duże prawa lokatorom. Tak? Mamy już, no ale to wynika też z zapisu konstytucyjnego, że konstytucja nakazuje chronić lokatora. Tak? Konstytucja nie nakazuje chronić właściciela, tylko nakazuje chronić lokatora. Jako właśnie, rząd, oczywiście chronić nie właściciela, tym, tylko chronić lokatora. Ale nie da się go moim zdaniem zrobić, dopóki będzie tak ogromny deficyt mieszkań na rynku. Dlatego chcemy zaingerować na tym rynku jako państwo, tak, żeby dać więcej mieszkań, także mieszkań na wynajem, żeby ten rynek mieszkań, czyli ktoś buduje mieszkanie na wynajem i on się nie boi tego mieszkania wynająć, tak? Bo wie, że raz, że ma chętnych do wynajęcia tego mieszkania i dwa, że jeżeli ktoś jest w stanie płacić, to ona ma to prawo wyeksmitować. To jest zadanie gminy, żeby gmina dostarczyła lokale socjalne, lokale zastępcze, bo nie każdemu się należy lokal socjalny, czasami trzeba tylko mieć pomieszczenie zastępcze. Na bankiety. Rozmawialiśmy, to jest instrument pewien prawny. Na te biedne teraz nie chodzi, bo się jej nie opłaca. Nie wykorzystują. A raz w Seracji siedziała 4 godziny złotych teraz za multiki, nie czekając na bankiet. Bo też tacy są, tak? Ona jest wielką czarodziejką. Ja rozumiem, że ktoś straci pracę i nie ma dochodów i mówi, że no z czego mam zapłacić. Nie odzywa, bo to ja rozumiem. To jest oczywiście dramat tej rodziny, ale z drugiej strony jest właściciel, który musi to mieszkanie, ten dom utrzymać. No, nie wypada, ale to jest poważna sprawa, że wiesz. To trzeba wyważyć i dlatego państwo, gmina akurat ma ten obowiązek, ale my jesteśmy jako państwo tutaj w naszym nowym programie mieszkaniowym również przewidujemy środki na dopłatę gminom do budowy mieszkań komunalnych, na to, żeby gminy przekształcały lokale komunalne w socjalne, te o niższym standardzie, żeby tam można było eksmitować te osoby, ale także, żeby było więcej noclegowni, na to dajemy środki i również, żeby powstał taki mechanizm, on już jest w niektórych gminach wykorzystywany, że na przykład mieszkanie substandardowe o niskim standardzie właśnie, że jest traktowane jako pomieszczenie. I wówczas do takiego mieszkania, na przykład o trzech izbach, są eksmitowane trzy rodziny. Trzy rodziny na przykład, które niszczą mieszkania, tak, albo no, z różnych przyczyn nie mają, jeżeli utraciły tylko samo dochody, no to z reguły gmina musi lokal socjalny dostarczyć. A te osoby, które powiedzmy celowo nie płacą albo niszczą mieszkania, to dla nich wtedy takie mieszkanie, mieszkanie, ale ono będzie zamienione na pomieszczenie, będzie dostarczone, czyli jedna, dwie czy trzy osoby do jednego pokoju, kolejne znowu trzy do drugiego pokoju, każdy ma dach nad głową, ma zapewnione ogrzewanie, tak, i ma dostęp do toalety wspólnej, do łazienki wspólnej, czyli można żyć w trudnych warunkach. Anita też zgubiła telefon. I to potem chciała, myślała, że ode mnie za darmo dostanie. Takie te dziadówy durne są. Ja mówię, no to za 30 zł mogę ci sprzedać. I tak płaciłam 38, czy tam jeszcze jakieś 40 ileś. Mogę ci sprzedać, bo akurat mi korzystnie. Ona myślała, że dostanie za darmo. Ludzie to są tacy popieprzeni. I tylko w Warszawie. Dążyć, myślę, że wszystko za darmo. Rzeczywiście przy takim głodzie mieszkaniowym nie da się na dzisiaj zrównać praw, tak, że na dzisiaj jeszcze ci lokatorzy muszą być chronieni, ponieważ mieszkań jest za mało, nie można ludzi na bruk wyrzucać, tak, bo to jest po prostu nieludzkie. I tutaj chcemy doprowadzić do tego, żeby nie eksmitować ludzi na bruk, tylko żeby każdy był wyeksmitowany do warunków, w których będzie można żyć. Tak. Kolejny głos. Bardzo prosimy, Radio Maria. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witamy. Mówię Anna z Mazowsza. Panie ministrze, ja dzwonię w dwóch sprawach. Ponieważ pan, ja co prawda nie słucham z początku, ale słyszałam już to, że pan powiedział, że jest pan prawnikiem. W związku z tym składam na pana ręce właściwie obywatelskie żądanie, aby zlikwidować ustęp drugi, artykuł 5 ustawy Prawo Budowlane. Ona była na czas pod bardzo inteligentna standardu wszystkie istniejące budynki mieszkaniowe, lokale. Ale jak ona mówi, ona ciągle jej coś się nie podoba. W związku z tym nie chcę tego kontynuować. Jest to absolutnie dyskryminacja konstytucyjna. I to jest punkt pierwszy. A druga sprawa, wydaje się, że także dopasuje się
sensie prośby o systemowe składanie spraw w tej audycji. Druga sprawa to jest problem luki prawnej w mojej ocenie, aczkolwiek być może pan ma, będzie miał inne zdanie, luki prawnej dotyczącej użytkowania miejsc wspólnych w budynkach wielomieszkaniowych. A nie, że taki, już czego straszy. Ja mówię, co to było napisane, że co? Że tak samo jak on, no i ty będziesz się działał. Nie, ale wprowadzony ustawowy obowiązek wprowadzenia regulaminu. No nic, nie, bo ona jest oburzona, że... A poza tym ona była na narbutta, wezwała policję i tam jakaś baba mieszkała widocznie, wiem która, z takim łysym. Jeśli to ona i ona te klucze uzyskała, i teraz nie wiem, chcą mu dać, ale jak to mają tak robić, to... ...wspólne, na przykład klatki schodowe, korytarze, śmietniki, miejsce zabaw, nie będę tutaj przykładów, ale jest to koszmar, po prostu koszmar, właśnie który jest skutkiem tej luki prawnej. Tutaj w tym teatrze Hibnera to nawet była promocja książki o zakonnicach, lesbijkach, o księżach, homoseksualistach. Jeszcze i na górze była inna książka. No to jak te, jak ludzie się wypowiadali, bo mam to nagrane. Tak jak powiedziałam. I oni się teraz wściekają, że ludzie o tym mówią, że Żydki im wytykają, bo mają okazję przynajmniej. Ponieważ właściciel nie wiadomo, gdzie mieszka, a tutaj wynajmuje, kogo nie znamy, imienia, nazwiska, nic nie wiadomo. No tak nie może być. To nie może być. Nie będę już dalej słów używać. Myślę, że pan minister mnie zrozumiał. To są te trzy sprawy i to są moje, proszę wybaczyć, taką zdecydowaną formę, to są moje obywatelskie żądania do pana jako prawnika i ministra. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję pani Anno, pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję bardzo. Trzy problemy. Tak. Artykuł 5 prawa budowlanego rzeczywiście o tych warunkach technicznych stanowi. My będziemy, tworząc nowy kodeks urbanistyczno-budowlany, chcieli też się odnieść właśnie do zapisów tego artykułu. Co prawda tutaj są już z góry jakieś tam zarzuty, tak, że pewne minimalne warunki jednak muszą być określone. Pracujemy nad tym, tak, na ile możemy zmienić ten przepis i tutaj też zdajemy sobie sprawę, że on wymaga zmian. Jeżeli chodzi o brak regulaminów, to rzeczywiście muszę to sprawdzić, czy możemy zapisać w ten sposób, że muszą być regulaminy wielomieszkaniowych czy wielolokalowych budynkach. Wydawałoby się, że ma pani rację, tak? Więc tutaj to sprawdzę. Natomiast z przywróceniem spisu lokatorów może być problem, bo tutaj niestety to są konsekwencje, że tak powiem, dyrektyw unijnych, tak? Gdzie jest mowa o tej ochronie danych osobowych. I tutaj Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zaczyna ingerować w to, tak, że to jest naruszenie prywatności, naruszenie właśnie ochrony dóbr osobowych. Także teraz to ludzie już poczują się ludźmi, a nie świniami przynajmniej. Ochrona i ochrona. Nie wiadomo, kto jest sąsiadem. Ochrona na ochronie. Też takie systemowe być może rozwiązanie jest. A inna rzecz, że niektórzy to wykorzystują. Zapisuję sobie te trzy tematy. Będę je miał na względzie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. A jeszcze panie ministrze, tutaj jest dosyć ciekawy ten raport o mieszkalnictwie w Polsce z tej fundacji na rok 2015. Tak mam ciekawą dwa zdania bodajże. Kolejne rządy tłumaczą, bo wracamy nie do tego problemu. Nie ma rozwiązania, problem bo właśnie z pokradli te miliardy. Ciągle jest ten deficyt, ciągle mówimy, umieścili w rajach podatkowych. Kolejne rządy tłumaczą, że Polski nie stać na wsparcie budownictwa mieszkaniowego. Miliardy! Nie jest to prawda, jak słusznie zauważa, tutaj jest... To przecież ktoś musi tu cierpieć. Największe inwestycje w budownictwie i na podatkach Wielka Brytania na przykład poczyniła w 1946 roku. Borykając się z zadłużeniem, ogromnym kryzysem ekonomicznym okresu powojennego, jedzenie było w tym czasie dopisane kartki, reglamentacja w 1953 roku. W ciągu niespełna 5 lat wybudowano milion mieszkań, teraz z czego 80% tych inwestycji. Zanim oni te mieszkania zbudują, to na pewno nie od razu. Samorządy zrealizowały 80%
A przecież minister to w ogóle znaczy tyle, co sługa. Dokładnie. To nie jest tak, że się idzie do Sejmu, żeby tu pieniądze sobie naładować. Plus uważamy, że nas nie stać, żeby te pieniądze. I oni się dziwią, że to ktoś ich tu podsłuchał? Jak oni wulgarnie, obrzydliwie gadają. To jest zamachowym gospodarki. Tak, no bo to jest pisze tak, że to element planu narodowego tak, rozwoju gospodarczego, rozwijając rynek pracy, w budownictwie, w pokrewnych sektorach, bo wiemy, że... I tak, trzeba wyposażyć mieszkanie, przecież też to wszystko... I są wpływy do budżetu państwa z podatków osób prawnych i fizycznych, VAT-u, ZUS-u i innych, chyba że ZUS będzie zniesiony, zobaczymy. Jest tutaj, tak, to oczywiście tutaj... dokładnie to jest to, co braliśmy też pod uwagę, tak, bo my znamy te oceny i uważamy, że mieszkalnictwo jest jako element budownictwa, tak, ogromnym kołem zamachowym gospodarki polskiej. Traktujemy to, jeszcze raz powtarzam, jako element planu odpowiedzialnego rozwoju premiera. Ludzie mają tej energii, siły na te krzyki, na te kłótnie, a są tacy, którzy się boją tego. Że, no czemu, kiedy, jak, powoli, widzimy już 500+ zaczyna mieć wpływ nie tylko na poziom życia, ale i też myślenia o przyszłości. To jest bardzo ważne. Takie głosy dochodzą, panie ministrze. Tak, cofnęliśmy reformę oświatową. Dzieci nie muszą 6-latki chodzić do szkoły, tak, przez kilkadziesiąt lat po wojnie. Można było 6-latki puszczać do szkoły. Sam pamiętam koleżanki i kolegów, którzy byli o rok młodsi, rodzice decydowali się na to, żeby poszli do szkoły. Nadal tak może być. Jeśli ktoś chce od 6 lat, to puści od 6 lat. Tak? Jeżeli ta szkoła będzie przygotowana do przyjęcia 6-latków, to rodzicami sami ich puszczą. Bez obowiązku na siłę. Tak, więc tutaj my realizujemy, jeszcze raz powtarzam, nasz program. Oczywiście nie da się wszystkiego na raz zrobić, także tutaj też państwo musicie się uzbroić w cierpliwość, że my realizujemy po kolei nasze założenia z naszego programu. Nie wszystko na raz, nie chcemy też, że tak powiem, łapu-capu, bo jak za szybko, to też się popełnia błędy. Chcemy dobrze przygotować te programy, żeby one mogły wejść w życie i dobrze funkcjonować. Tak, mamy telefon kolejny, 7 minut po 23, jeszcze pozostało nam 20 kilka minut programu. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria. Witam serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże, witamy. Witam ojca i witam pana ministra. Panie ministrze, ja również nawiązuję do książeczek mieszkaniowych. Ja przez kilka lat chciałam zabezpieczyć dzieciom moje mieszkanie. Potem wyjechaliśmy z Polski. I potem się już nie płaciło tej regularnej, bo to było systematycznego oszczędzania. I po prostu zostawiłam to. Czy te pieniądze, które ja przez ileś lat systematycznie wpłacałam na książeczkę mieszkaniową, czy one mi przysługują zwrot? Bo już wiem, że my w Polsce tak i tak nie będziemy mieszkać, ale idzie o te pieniądze. Czy sprawa się już nie przedawniła? Czy możemy dociekać do tego, żeby nam zwrócono te wkłady, a miałam trzy książeczki mieszkaniowe? Będę bardzo rada i wdzięczna, jak pan mi odpowie na to pytanie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Z panem Bogiem. No trudno mi tutaj jednoznacznie stwierdzić, bo no, to każda sprawa jest inna, tak? No generalnie zwroty przysługują i tutaj może pani dostać zwrot, tak? Natomiast no, ta wysokość tego zwrotu jest tak niska, że te pieniądze już teraz nie mają żadnego znaczenia, tak? Wtedy być może pani mogła kupić połowę za te pieniądze, połowę mieszkania, teraz będzie pani mogła kupić 1 metr kwadratowy. I na tym polega dramat tych osób, które oszczędzały i zgromadziły nieraz pełne wkłady i nie mogły dostać mieszkań, bo inflacja była tak duża i potem nie było waloryzacji tych wkładów, wprowadzono zakaz. Więc tutaj mi jest trudno w tej chwili powiedzieć, czy jak długo pani oszczędzała, w którym momencie pani przerwała to oszczędzanie, tak? Bo być może nastąpiło zerwanie tej umowy i pani miała określony czas. Roszczenia się przedawniają w Polsce 10-letnim okresem. Także jeżeli pani nie dotrwała do końca tego okresu, tak, bo jeżeli ktoś dotrwał do końca okresu, no to wtedy wchodzi w ten problem, który jest przed Trybunałem. Natomiast z tego wynika, że pani zerwała warunki tej umowy, więc wtedy inne też rozwiązania są potrzebne. Nie jestem w stanie tutaj jednoznacznie odpowiedzieć. Właśnie, dziękuję bardzo pani. I może jeszcze jeden telefon, jeszcze kilka będzie na pewno miejsce. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Tak, mówi Leszek Bielska. Witamy panie Leszku, bardzo prosimy, słuchamy pana. Nie chodzi o taką sprawę nietypową, o zmianę prawa budowlanego. Ja mieszkam w bloku 10-piętrowym i jest winda i ona zjeżdża do parteru, a później trzeba po schodach zejść 9 stopni. To jest bariera dla ludzi, którzy, na przykład dla inwalidów. Takie małżeństwo na przykład u nas jest, bliźniaki ma, po szynach jest bardzo niebezpiecznie zjechać, zwłaszcza żonie. Starsi ludzie nie mogą wejść do bloku, to znaczy już tak starzy, że dla nich nawet jeden stopień to jest za dużo. I po prostu ja mam propozycję, żeby wprowadzić w sprawie budowlanym zmianę, że winda, jeżeli jest w bloku, to powinna zjeżdżać do poziomu gruntu, czyli inwalida na wózku wjeżdża do windy prosto, nie? I na przykład winda nie zatrzymuje się na parterze, tylko na parterze ludzie mają święty spokój. Chyba, że no, że koniecznie chcą, no to ewentualnie mogłoby być. Ale to by byłoby tak, że po prostu w szybie windy trzeba byłoby zrobić drugie wyjście z drugiej strony i w samej kabinie dwoje drzwi. Na klatkę i na dole, jak właśnie z poziomu gruntu, czy jak to asfaltu, nie? Czy bruku, po prostu i właśnie taką te fajerwerki, no, te trzaski. Janek właśnie, bo mówił, że strzelają w niego. Tylko trzeba byłoby taką śluzę zrobić. Poziom zero, tak zwany. Tak. No, to by rozwiązał, to byłoby tak jak program plus. To jest dla... No nie porównujmy. No, wielu. Proszę pana, po prostu ludzie bardzo starzy. Oczywiście, tylko mówię, że to jest szeroki problem. Inwalidzi wejdą. Młode małżeństwa z dziećmi bez problemu wejdą. Ludzie, którzy sobie kupili meble, nie muszą po tych schodach iść, tylko prosto do windy. To dla wszystkich. To jest oczywiście wielkie udogodnienie. Dziękuję bardzo panu. Pozdrawiam. Tak, no ja sam mieszkałem w takim bloku, dokładnie z takim rozwiązaniem, jak pan mówi, tak, to wtedy były w całej Polsce budowane tego typu bloki i tam rzeczywiście jest problem, że trzeba na to takie wysoki parter wejść, tak. No, może to jest rozwiązanie, żeby zobowiązać tam, gdzie to jest technicznie możliwe, tak, bo tam, gdzie są te sypy śmieciowe, to rzeczywiście można by było, ten syp, który z reguły jest już nieczynny, tak, no prawie chyba w 90% te sypy są nieczynne, to można by tam zrobić, tylko to wymagałoby przebudowy całej windy, tak, no to nie wiem, czy jesteśmy w stanie zmusić spółdzielnie mieszkaniową, czy właścicieli do tego, żeby oni ponieśli tak duże koszty związane z tą przebudową. Ale no pytanie ciekawe, no, wymagające konsultacji społecznych, tak, na ile też te osoby, które no nie korzystają z windy, chciałyby partycypować też w tych kosztach. Czy nawet ci, którzy korzystają z tego, tak, czy chcieliby partycypować, no bo trzeba by te koszty ponieść. Tak, a potem... Trzeba by sfinansować przebudowę całej windy, tak, bo to jest zejście na dół, dodatkowo windera, czy sam kabinę windy przebudować, tak, no i cały szyb przebudować o te pół piętra. A sypy też jakiegoś świecie by pomóc sobie, panie ministrze, prawda? Bo tak, nie, no to fatalne, te sypy to był fatalny pomysł. Szczury i myszy nie funkcjonują, prawda? Nie funkcjonują, ale jest tam miejsce teoretycznie do tego, żeby to zejście na dół tego szybu windowego zrobić. Tylko mówię, to są koszty. A jak popatrzcie, każdy by chciał... jak tutaj komunistyczne założenie, że ten robotnik będzie tak zmęczony, że przyjdzie do domu, tylko otworzy telewizor, będzie słuchał przemówień i nawet śmieci się u niego będzie chciał. Może zrzucić z ostatniego piętra tam przez tą rurę. Odpady, no. Tak. I będzie na dach innych, a to jest w ogóle no to śmieszne. No to cóż, za chwilę kolejne telefony, może teraz troszkę jeszcze na wesoło Andrzej Rosiewicz posłuchajmy i potem rozmawiamy dalej. Zapraszamy do modlitwy, do wspólnej modlitwy na zakończenie dnia do komplety. Korzystamy z tomu trzeciego wydania skróconego liturgii godzin, części stałe, strona 1168, wydanie skrócone i 1117, tom trzeci. Zapraszamy też kogoś z naszych słuchaczy do teraz wspólnej modlitwy. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie pospiesz ku ratunkowi memu, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen, alleluja. Uczyńmy rachunek sumienia. W tym momencie kończy się kolejny dzień. Jutro dzień Pański, niedziela. Przeprośmy za słabości, zaniedbania, grzechy, abyśmy mogli z czystym, spokojnym sercem ten dzień zakończyć. Uczyńmy to w chwili ciszy, nie czyniąc rachunek naszego sumienia. Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych. Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełnij pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze. Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną. Pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania. Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen. Zmiłuj się nade mną, Panie, i wysłuchaj moją modlitwę. Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość. Nie być widną z utrapienia. Zmiłuj się nade mną, Panie, i wysłuchaj moją modlitwę. Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa? Wiedz, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał. Zadrżyjcie już, nie grzeszcie, rozważcie na swych łożach i zamilknijcie. Złóżcie należne ofiary i miejcie nadzieję w Panu. Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże. Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza. Więcej wlałeś radości w moje serce niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina. Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty, jeden Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Zmiłuj się nade mną, Panie, i wysłuchaj moją modlitwę. Wśród nocy błogosławcie Pana. Błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy, którzy przebywacie nocą w Jego domu. Wznieście nasze ręce ku miejscu świętemu. Błogosławcie Pana. Niech Cię Pan błogosławi ze Syjonu, ten, który stworzył niebo i ziemię. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wśród nocy błogosławcie Pana. Czytanie Księgi Powtórzonego Prawa. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana Boga Twego z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpojrz je Twoim synom, będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Żadne zbiory takich wiadomości nie mają. Słuchacze jedynki, owszem, i bardzo na Państwa liczę. O Maryi, tylko o Maryi, śpiewaj Maryi. Ludzie rodowicz puszczają stare piosenki niemodne. Ale nie wiesz, wart. Po drugie, jak się wszystko zaczynało, to wart z bryku się przejechała. No, od tego są atrakcje, żeby wsiadać. Dwa białe konie. No, gdzie się dało. Bo tak to tylko choroba i nic ciekawe. Ale te piosenki w sumie w Radiu Maryja, jedna i druga, to one są wszystkie negatywne. Że oni niby w Boga wierzą, ale puszczam, ja to wszystko słyszę, obserwuję. Takie, w sumie jest to bardzo negatywne. To jak żyć z takimi rzeczami? Taka piosenka, takie te słowa. Bądź... Jednak nie wyczucie, co jest w życiu ważne. No, to jest
sztuka życia. No nie wiesz, co jutro będzie i to nie warto żyć. I... Oj, żeby diabeł za ściany nie wyskoczył, ta ściana nic nie warta, bo tu za ściany szatan wyskoczył. Ja mam pierdolić babę, umilać z daleka. Takie, wiesz, główne energetyczne. Rzeczy jest kilka praw. Są cztery, rodzaje. No trzeba omijać nieciekawy ten. Dobrzy, głupi, źli. Mądry, od mądrego się dowiesz, dobry ci pomoże, zły ci zrobi krzywdę, a głupi będzie się do swoich plecach boczył. Co robimy? Musimy rozpoznać jedno i drugie. Jak widzimy mędę energetyczną. No to właśnie to są takie, no zabierają energię. Od mędy uciekać, bo nam krzywdę zrobi świadomie lub nieświadomie uciekać. Nawet inny rodzaj energii mają, ponieważ człowiek to jest częstotliwość. Ciało fizyczne jest tylko opakowanie gadżetu. Ludzie, każdy na innej częstotliwości. Ale wszyscy tylko i tu jesteśmy gośćmi. No, ani raz ludzie myślą, że no gośćmi. Ja mówię, kurczę, za czym biegasz? Jak kupujesz kurczę rzecz, to po pierwsze zagracasz przed. Pielgrzymami jesteśmy, Biblią. Wiecie, że energia odbywa się ruchem widowym. Wszystko, co idzie dookoła, wszystko, co jest pomiędzy, to jest zatkuje energię. Ale czy czujecie, żeby to dzisiaj... Dzisiaj jest jakiś przełom, coś się wydarzyło, bo niemożliwe, że takie coś się wydarzyło, coś się wydarzyło. Co? No, a, to że telefon stary jest. Nie, to nie chodzi o telefon. Chodzi o przemiany różne na planie duchowym, o zmiany w życiu. Ale wiecie, posłuchajcie, to każdy jak ma dane, to szanse być na tej ziemi. To posłuchajcie, czy to nie powinien pomyśleć, żeby to zrobić coś dobrego? No właśnie, jak zrobić coś dobrego? Ziemczy, to. Więc ten ktoś u góry to jest jakby energia uniwersalna. To musi dołączać do tej energii wszechświata. No nasze jakieś mądre życie, albo mądre, nie wiem, być. Zależy, ale mądre. Wtedy, tak możemy komuś coś. Posłuchajcie, co ja pomyślałam dzisiaj, jak zobaczyłam towar. Boże, no klęba się wodziła na tym. No i to wiemy tak, że ja nie widziałam. Się nie bała, że ja jestem. A, no. Samo to, zamiast, jak zakazał ludzi, to zamiast rączką machać, to muszę tych przerwać. Cisza była, nie 15 minut. No, ale trudno, krępa przejechała. Tutaj przeniosła. Tak, a ja tak sobie myślę, no patrzcie, ile ten obłud, ile do tego, wiecie co? Co ty masz grać, a co to musi być węgielska, to błąd. Takie usługiwanie sobie. No a jak? Ostatni dni. A ja myślę, a ona tu siedzi, myśli, że ta Saska Kępa Warszawa to do niej nawet. A za Wyszkowem? Za Wyszkowem. Ostatni na koniu. Tam dalej jeszcze tylko ostatni na koniu. Daje duży. No ale to należy do pani Wary. A koni opłacalne inwestycje. Tu Radio Maria Katolicki, głos w Twoim domu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze Dziewica. Niedziela, Dzień Pański, minuta po północy. Czyniąc znak Krzyża Świętego, rozpocznijmy ten nowy dzień w imię Trójcy Przenajświętszej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
wróciła. Na nie nadaje. Kiedyś moja siostra mówiła, że takie życie, że Biblię czytacie, że takie smutne. I tam wtedy ten kabaret Otto był mądry. Ja mówię, no to, to nie przeszkadza nic, można i kabaret Otto, i w Biblii ile Ottów jest. Ona myślała, że to jest jak Biblię czytają, to smutne. Ja mówię, zobacz, jakie te piosenki są smutne. Tu z Radia Mary, no takie dwie piosenki, ja bym wcale nie słuchała, nawet nie nagrywałam, bo inaczej, inaczej. Zakonnica swoim matnicznikom. Ale wiecie co? Nie musi zmieniać. Trochę tej, ja wam powiem, tej kary za te obłudy i sianie tej obłudy to też musi no, być. No ale co? Armagedon. Wiedziemy za każde słowo, będziemy przed wodą odpowiadać. No, mnie nie przyjdzie bardzo. Co się podoba wersja egipska? Stajemy przed sądem o Zrysach, jest baga. Jest dobre uczynki serca tego człowieka. Mówi później, bo opieką przed głowami, krzakami. Tak, tak i tak. No i piórko wystarczy, żeby głowa wyglądała. Albo przeważa, albo nie przeważa. Niedziela w ciągu roku. To 171 dzień roku, 195 dni do zakończenia roku. Patronami Romuald, święty opat Eremita. Ponadto Gerwazy, Protazy, święci męczennicy, święty biskup męczennik Bonifacy, święta dziewica zakonnica Juliana z Falconieri, święci męczennicy Gaudenty i Kulmacjusz, błogosławiony Gerland oraz błogosławiona Michalina, patronem dnia. Powierzamy sami całą rodzinę Radia Maryja, powierzamy nasze wspólne przygotowania i nasze zaangażowanie. 25. pielgrzymkę rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. W ogóle to jakieś miasto dupawe, to i ludzie dupawe odechcą. Yeah, that's what we do.
przykład to, co mówił Krzysiek, to, co mówiła ona. A mnie coś. A powinnaś była sprawdzić, kiedy dzisiaj nowo poznałam. Boże, słuchaj, daj sobie. Po tym wszystkim, słuchaj, ja mam tak wypluta energetycznie, że ja nie miałam siły się połowałam. Ja miałam zabawić głowę. Ale ile ty jeszcze miała energii? Pokonać to. No to energia po to zabawa, żeby radość była, a nie żeby się kołowało. Także to straszne rzeczy.